Trwa budowa dziennego domu pobytu seniora w Brodnicy. Obecnie przy ulicy Tatrzańskiej wykonywane są prace przy zagospodarowaniu terenu, prace instalacyjne wewnątrz budynku oraz montaż stolarki okiennej. Do końca roku przedsiębiorstwo budowlane Kombut, spółka z OZE z siedzibą w Brodnicy, przystąpi do realizacji prac związanych z robotami ziemnymi, wykonaniem kanalizacji deszczowej, instalacją centralnego ogrzewania oraz kotłownią, oświetleniem zewnętrznym oraz tynkami wewnętrznymi. Przypomnijmy, inwestycja obejmuje budowę budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, to jest siłownią plenerową, altaną ogrodową, stołem do gry w szachy, altanką do biesiadowania, tarasem, ławkami oraz parkingiem i drogą wewnętrzną. Funkcjonowanie domu seniora będzie miało na celu aktywizację starszych osób poprzez aktywizację, organizację zajęć edukacyjno-kulturalnych, terapię zajęciową uwzględniającą indywidualne zainteresowanie, rehabilitację ruchową z elementami fizjoterapii. Koszt inwestycji to kwota 4 900 000 zł brutto, z czego 3 400 000 zł to kwota dotacji pozyskanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wykonawca na zrealizowanie zadania ma czas do końca maja przyszłego roku. 15 września bieżącego roku podpisana została umowa na budowę kablowej linii oświetleniowej ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Wczasowej w Brodnicy. Wartość inwestycji wyniesie ponad 220 tysięcy złotych. Inwestycja obejmować będzie odcinek pomiędzy ostatnim słupem oświetleniowym drogi od strony miasta do pierwszego słupa oświetleniowego ścieżki na granicy z gminą Brodnica. Odcinek wyniesie prawie 950 metrów długości. Zainstalowanych zostanie 26 słupów oświetleniowych wyposażonych w energooszczędne oprawy LED. Inwestycję wykonywać będzie firma Elektrościeląd za kwotę około 225 tysięcy złotych. Termin realizacji zadania to 100 dni od daty podpisania umowy. Podczas lipcowej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli uchwałę w sprawie brodnickiego budżetu obywatelskiego. Uchwała znacząco zmienia zasady przydzielania środków finansowych na ten cel. Na budżet obywatelski przeznaczana jest corocznie kwota 600 tysięcy złotych, jednak od przyszłego roku dzielona będzie na dwie pule. Ogólnomiejską w wysokości 20% całości środków przewidzianych na budżet obywatelski, to jest kwotę 120 tysięcy złotych, oraz pulę lokalną w wysokości 80% całości środków, czyli 480 tysięcy złotych. Pula lokalna jest przeznaczona na realizację zadań służących mieszkańcom poszczególnych osiedli, wyznaczonych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Brodnicy z dnia 21 września 2016 roku w sprawie statutu gminy miasta Brodnicy. Pula lokalna na poszczególne osiedla zostanie podzielona w równych częściach pomiędzy wszystkie osiedla, a zatem kwota 480 tysięcy złotych zostanie podzielona na 12 osiedli i na każde z nich przypadnie kwota 40 tysięcy złotych. Pula ogólnomiejska jest przeznaczona na realizację zadań służących mieszkańcom całego miasta, co oznacza, że finansowane z niej zadania dotyczą potrzeb więcej niż jednego osiedla lub miejsce ich realizacji nie jest przypisane do jednego osiedla. Zmianie uległ również harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy miasta mogą zgłaszać swoje propozycje do budżetu od 1 do 28 lutego każdego roku. Od marca natomiast do końca maja będzie trwała weryfikacja projektów, a następnie w czerwcu będzie czas na przeprowadzenie procedury odwoławczej i w miesiącu lipcu i sierpniu mieszkańcy będą mieli czas na zapoznanie się z projektami, które zostaną poddane do głosowania. Głosowanie będzie odbywało się od 1 do 15 września każdego roku, a ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 30 października. To pozwoli na wprowadzanie konkretnych zadań do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na kolejny rok. Wnioski do budżetu mogą składać wszyscy mieszkańcy miasta, co oznacza, że również osoby niepełnoletnie. W składanym wniosku niepełnoletni projektodawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody rodzica czy opiekuna prawnego na swój udział w procedurze budżetu obywatelskiego. Każdy mieszkaniec może zgłosić maksymalnie jedną propozycję projektu do puli lokalnej, z której będzie realizowany projekt dotyczący osiedla, w którym zamieszkuje projektodawca, oraz maksymalnie jedną propozycję projektu do puli ogólnomiejskiej, z której będzie realizowany projekt o zasięgu większym niż jedno osiedle.
O poszczególnych etapach realizacji budżetu obywatelskiego będziemy informować na bieżąco. Gmina miasta Brodnicy po raz kolejny przystąpiła do programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim, realizowanego wspólnie z województwem kujawsko-pomorskim. W ramach programu brodniccy seniorzy biorą udział w specjalnie dla nich dobranych ćwiczeniach fizycznych. Jesteśmy bardzo zadowolone, ponieważ wpływa to na nasz stan zdrowia pozytywnie. Zauważamy, że kondycyjnie jesteśmy bardziej sprawni. Prowadzone są również spotkania edukacyjne z uczestnikami. Do udziału w programie zaprosiliśmy osoby w wieku powyżej 60 roku życia, zamieszkujące na terenie miasta Brodnicy. Celem programu profilaktycznego jest zapobieganie upadkom wśród osób po 60 roku życia, poprawa sprawności fizycznej oraz wykształcenie nawyków systematycznych ćwiczeń fizycznych wśród uczestników programu. Uczestnicy biorą udział w specjalnie dla nich dobranych ćwiczeniach fizycznych w niewielkich grupach 3 razy w tygodniu po 45 minut. Grupy prowadzone są przez przeszkolonych trenerów. Okres ćwiczeń to 3 miesiące. W trakcie trwania programu przeprowadzone zostaną spotkania edukacyjne z uczestnikami, podczas których dowiedzą się oni, jak unikać niebezpiecznych sytuacji, między innymi w miejscu zamieszkania i środkach komunikacji publicznej, a także jak dzięki zdrowemu ruchowi i właściwej diecie zachować sprawność do późnych lat. 14 października brodniccy muzealnicy zapraszają na bardzo interesujące wydarzenia artystyczne, którego bohaterem będzie światowej sławy artysta, śpiewak operowy, malarz i kolekcjoner sztuki pan Wiesław Ochman. Wernisaż wystawy pod nazwą Malowany świat Wiesława Ochmana odbędzie się o godzinie 19.15 w galerii Brama Brodnickiego Muzeum. Ale to nie wszystko. Wernisaż poprzedzi spotkanie z mistrzem w sali Wielkiej Pałacu Anny Wazówny zaplanowane na godzinę 18.00. Zapraszamy. W ramach projektu Kinoteka Brodnica zapraszamy na bezpłatny seans filmowy do Brodnickiego Domu Kultury. 13 października o godzinie 18.00 wyświetlony zostanie film Elvis, pokazujący życie Elvisa Presleya. Zapraszamy. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy zaprasza na spotkanie autorskie z Joanną Jaks, pisarką urodzoną w Olsztynie. Oprócz pisania powieści, autorka maluje na szkle unikatową techniką warstwową, pasjonuje się literaturą biograficzną i grafiką. Spotkanie odbędzie się w ramach 10. Brodnickich Warsztatów Literackich 27 października w sali bankietowej Pałacu Anny Wazówny o godzinie 17.30. Wstęp wolny, zapraszamy. W ramach projektu Siejemy Kulturę zapraszamy do Brodnickiego Domu Kultury na warsztaty dla dzieci i młodzieży. 15 i 16 października odbędą się warsztaty muzyczne, a 14 i 15 października warsztaty ceramiczne. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie bdk.brodnica.net.